Hej, 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 cześć! Cześć i czołem, miło, mi, bardzo mi miło. Powitać Was po dosyć długiej przerwie na kanale od publikowania filmów z cyklu Kawa, Ciastka i Medycyna, tak naprawdę od momentu, jak kończyłem studia. Tak naprawdę nie wrzucałem nic w tym temacie, a dlatego, że te wakacje to były dosyć intensywne wakacje, intensywne. W pracy stąd też nie bardzo była chwila i moment, żeby tak usiąść, zastanowić się i pomyśleć: Kurczę, warto by nagrać odcinek. Ale teraz stwierdziłem, że warto nagrać odcinek i odcinek, w którym opowiem Wam trochę o tym, jak wyglądała droga, ta finałowa droga przy kończeniu studiów i co teraz będzie się działo. Dzieje się i dziać się będzie w najbliższej przyszłości w związku z brodatą medycyną, ale też w związku po prostu z tym moim życiem uczelniano, teraz tak naprawdę zawodowym, które teraz się zaczyna. Po pierwsze, no musiałem skończyć studia, a żeby skończyć studia na kierunku lekarskim na końcu szóstego roku, trzeba pozdawać wszystkie egzaminy. W momencie zdania ostatniego egzaminu kończycie studia. To jest odgórnie tak ustalone, że dzień ostatniego egzaminu jest oficjalnym dniem ukończenia przez Was studiów, i w tym momencie koniec studiów to raz, a z drugiej strony uzyskujecie tytuł zawodowy tytuł zawodowy lekarza, więc ja w momencie kiedy napisałem ostatni egzamin to był bodajże 18 czerwca stałem się lekarzem ale no cóż, no tytuł zawodowy tytułem zawodowym ale tak naprawdę jeszcze nic mi po nim bo drugą ważną rzeczą oprócz zdobycia tytułu zawodowego jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu, w skrócie PWZ na pewno zauważyliście u wielu lekarzy na pieczątkach taki numerek, który zawsze jest na tej pieczątce gdzieś ukryty i ten numerek właśnie to jest numer Prawa wykonywania zawodu, bo co z tego, że macie tytuł lekarza? Musicie mieć oficjalne nadane prawo, żeby tym lekarzem być, a tym zajmuje się już nie uczelnia, tylko określona okręgowa izba lekarska, zależna od miejsca waszego zamieszkania. Na pewno wiecie, że już na ostatnich latach na kierunku lekarskim to wszystko wygląda tak, że nie idziemy całym rokiem jednolicie, tylko mamy zajęcia w schemacie blokowym, więc często niektóre osoby nie mają egzaminów z tych samych przedmiotów w tym samym czasie. Zwłaszcza, że oprócz tego, że jest egzamin pisemny, to dla części dużych przedmiotów, takich jak interna, pediatria, chirurgia, ginekologia, Dodatkowo są jeszcze egzaminy ustne, na które trzeba umówić się z profesorem czy innym doktorem, osobą, która jest wyznaczona do przeprowadzenia z Wami tego egzaminu, i tam dopiero na spotkaniu po odpowiedzeniu prawidłowo na pytania, które będą zadawać, no to się. Ten egzamin zdaje. W moim przypadku była to pediatria, i to było dosyć miłe zakończenie, bo w ogóle zajęcia z pediatrii na koniec studiów były naprawdę bardzo miłe dużo praktycznych rzeczy, dużo badania pacjentów, a wydaje mi się, że większość osób, które myśli cokolwiek o pediatrii, myśli kurczę, ja chyba nie umiem badać dzieci, boję się badać dzieci, więc to była fajna okazja, żeby nauczyć się jeszcze trochę porządniej badać te dzieci. No, ale Ostatecznie doszło do tego egzaminu, który właśnie, jak mówiłem, był 18 czerwca. No i co? Pewnie wiecie, nie wiem czy tym się dzieliłem też tutaj. Troszeczkę rozważam podjęcie specjalizacji z pediatrii. Stąd też, że przygotowywałem się do tego egzaminu było turbo fajne i byłem turbo podniecony, że to jest mój ostatni egzamin, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, ja też w ostatnim czasie, na pewno może wiecie, może nie, przeprowadziłem się. Przeprowadziłem się z Gdańska do Włosławka, nie mieszkam już w Gdańsku. Tylko już przeprowadziłem się z żoną i z kotami do, do Wocławka, w którym będę teraz podejmował staż. I dalej mam nadzieję, specjalizację. No i w związku z tym, na ostatni egzamin do Gdańska, musiałem już specjalnie do Gdańska pojechać. Umówiłem się wcześniej z profesorem na taką i taką datę. No i wyruszyłem pociągiem 3,5 godziny do tego Gdańska, odpicowany, radosny, że to jest mój w końcu ostatni egzamin. No i cóż się okazało, poszedłem, czekałem na profesora. Profesor przyszedł, ja pukam do drzwi i mówię, panie profesorze, dzień dobry. A on tak na mnie patrzy spod byka i mówi: Czego pan ode mnie chce? A ja mówię: No, umówiliśmy się na egzamin. A on mówi: Egzamin? Niemożliwe. No dobra, no jakby stwierdził, że może faktycznie zapomniał mówi: Dobra, pan siada. Gdzie ma pan kartę egzaminacyjną? Ja stwierdziłem, jaką kartę. Nie słyszałem nic o takiej karcie. Może była gdzieś w ekstranecie, ale nigdzie nie było informacji o tym, że mamy mieć jakąś kartę wydrukowaną. No to profesor zrobił groźną minę i mówi: No to świetnie pan zaczyna. Dobre pierwsze wrażenie, i, i, ale znalazł tą kartę. No, a potem się okazało, że tak naprawdę dosyć dobrze się nauczyłem, i dostałem ostatecznie piątkę. Ale może to nie było coś, jak ja sobie wymarzyłem ten egzamin, bo wymarzyłem sobie, że jeszcze pan profesor będzie chciał chwilę pogadać, się zapyta: no a jaką specjalizację chce pan robić? A ja powiem: pediatria. On mówi: o, pediatrię, super, coś tam, coś tam, tere, refere pogadamy. No a była raczej tak. Średnio przyjemnie, tak 2 na 10, nie polecam, ale ostatecznie no, egzamin się odbył, zdałem, no i w tym momencie e, udało mi się zakończyć studia. I wow, to był świetny, świetny w sumie czas. No i teraz, co dalej po zakończeniu tych studiów się dzieje? No więc trzeba złożyć wszystkie w dziekanacie potrzebne dokumenty, wypełnić wszystkie kwitki, wnioski i tak niezbędne do tego, żeby oni przygotowali Ci dyplom. Dyplom znaczy, no dokument, że ty skończyłeś studia, i jednocześnie po złożeniu tych dokumentów oni po jakimś czasie wystawiają też takie zaświadczenie o ukończeniu studiów. I to zaświadczenie o ukończeniu studiów jest o tyle ważne, że na jego podstawie załatwiamy wszystkie dalsze rzeczy, które będą potrzebne bo dyplom, oni dopiero mają ileś tam czasu na wystawienie, na wyprodukowanie tego dyplomu. Mój dyplom jest w Gdańsku i czeka. W najbliższym czasie się przejadę, żeby go odebrać, bo wygląda na to, że dyplomatorium, czyli taka impreza, gdzie oficjalnie wręczane są te dyplomy, może odbędzie się dopiero na wiosnę albo nie odbędzie się wcale, więc już pojadę teraz odebrać ten dyplom. No ale zanim ten dyplom był, ja już dostałem. Wtedy chyba w lipcu tą karteczkę, zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim. I dalej, musiałem zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, dla mnie to była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu i tam do tej Izby Lekarskiej należało złożyć też wszystkie dokumenty po to, aby uzyskać, Prawo wykonywania zawodu, czyli tą ważną rzecz, bez której nie da się praktykować i być lekarzem, oczywiście to prawo wykonywania zawodu które mamy w czasie stażu jest to prawo wykonywania zawodu ograniczone do miejsca odbywania stażu. Tam też są określone zasady, że nad nami musi tam czuwać jakiś starszy lekarz i tak dalej i tak dalej, ale to znaczy, że mogę robić rzeczy, które robi doktor, czyli badać, zlecać rzeczy, no po prostu doktorować, też wypisywać recepty, ale tylko i wyłącznie pacjentom, którzy są w szpitalu, w którym robię staż. I dwa Składać wniosek o staż, czyli składamy wniosek, w którym zaznaczamy do jakiego szpitala chcielibyśmy iść, żeby robić tam staż. No, w moim wypadku był to szpital wojewódzki imienia Jerzego Popiełuszki we Włocławku, z tym, że w Kujawsko-Pomorskiej akurat izbie jest o tyle dobrze, że tam nie ma żadnego uniwersytetu medycznego. Jeżeli chodzi o UMK w Bydgoszczy, Kolegium Medicum, to oni podlegają pod Bydgoską Izbę. To jest tak, jakby kujawsko-pomorskie było podzielone na dwie izby i akurat Bydgoszcz ma swoją osobną izbę. Więc jeżeli chodzi o izby, gdzie nie ma uniwersytetów, jeżeli chodzi o staż, tam jest w ogóle luzik, bo nie ma dużej ilości studentów, którzy przychodzą i chcą robić staże, więc nie ma problemu z dostaniem się na staż. To, to co słyszałem od znajomych, na przykład w Gdańsku w tym roku, jeżeli chodzi o dostanie, się na staż to była tragedia. Trzeba było złożyć wniosek, na którym wypisywałeś ileś tam różnych szpitali, i potem było tak, że na podstawie średniej z ocen ze studiów dopiero było, czy ty się dostałeś do danego szpitala, czy ty się nie dostałeś do danego szpitala. Więc no, można powiedzieć, że było dla wielu osób wielkim zaskoczeniem i zdziwieniem, bo średnia do dostania się do szpitali w Gdańsku często wynosiła powyżej 4, więc to jest dosyć wysoka średnia i trudno było się dostać. Z mojej perspektywy to jest no prze. Komiczne, znaczy komiczne dla tych osób, to, które mają problem, albo które dostały się na przykład do jakiegoś szpitala w tym województwie, w okręgu tej izby, ale na przykład w Subsku, w Kościerzynie czy gdzie indziej, no to jest problem z, czy z dojazdami, czy tak dalej, że nie będą mogli tego stażu robić akurat w Gdańsku. W moim wypadku najprawdopodobniej będę jedynym stażystą na cały szpital, więc y, to trochę zmienia w ogóle perspektywę. Tu gdzie jest mnóstwo osób, które biją się o miejsca. W moim wypadku będę tylko jedynym, y, no, stażystą, więc postaram się zdawać Wam potem relacje, jak wygląda stażowanie właśnie w takim średnim mieście i w momencie, kiedy jesteś jedynym stażystą, tak naprawdę na cały oddział. Więc troszeczkę podsumowania. Kończę studia, ostatni egzamin tytuł lekarza, później do Izby Okręgowej Lekarskiej składa się dokumenty o prawo wykonywania zawodu i o skierowanie na staż. No i właśnie w najbliższy poniedziałek, 6 września, jadę do Torunia odebrać oficjalnie prawo wykonywania zawodu i będę mógł się pochwalić, że mam tutaj taką książeczkę i że będę mógł no w sposób na razie ograniczony, ale wykonywać ten zawód. No, okej, okay. i to są sprawy związane ze stażem. Jednocześnie pewnie dostanę skierowanie na staż i będę już niedługo kombinował i załatwiał różne formalności, pewnie już ze szpitalem, w którym będę ten staż robił. I 1 października rozpoczynam staż, czyli 13-miesięczny okres, zanim będę no, już mógł dostać pełne prawo wykonywania zawodu i też będę mógł później rozpocząć jakąkolwiek specjalizację. Do tego niezbędne jest ukończenie stażu. Okej. Okay. Ale gdzieś między tym wszystkim kryje się jeszcze jedna ważna rzecz, która też jest niezwiązana w sposób wprost z Izbą. Bo Izba załatwia PWZ, staż, Uczelnia załatwia Wam dyplom i to, że kończycie te studia. Ale jest jeszcze centrum kształcenia medycznego i to centrum to jest ta organizacja, to, to, to nie wiem to coś. Ta instytucja, która przeprowadza lekarski egzamin końcowy, tak zwany lek. Na pewno słyszeliście dużo o leku, to jest egzamin, do którego aktualnie zakuwam też, dlatego nie pojawia się tyle filmów, dlatego, że po prostu siedzę nad pytaniami i przerabiam je po 500 razy, żeby dobrze przygotować się już do tego leku, który będę pisał 18 września. Więc tam, jeżeli chodzi o właśnie to centrum tego kształcenia medycznego, to tam właśnie na takiej platformie SMK należy założyć swoje konto, to konto potwierdzić w Izbie, i tam to konto teraz już będzie można założyć po ukończeniu 5 lat studiów, bo zmieniło się prawo i można do leku podchodzić już po ukończeniu 5 roku. I ja też już zrobiłem tak, że się te z... tak mogłem zrobić. Poprosić od dziekanatu jeszcze, jak studiowałem. O takie zaświadczenie o tym, że skończyłem 5 semestrów, znaczy 10 semestrów, czyli 5 lat studiów. I jeszcze w Izbie Gdańskiej, zanim się oficjalnie przeniosłem do Wocławka, mogłem załatwić, założyć sobie to konto i zapisać się na lekarski egzamin końcowy. I udało mi się zapisać, yy, i będę pisał lek teraz w sobotę 18 września w Bydgoszczy. Więc trzymajcie kciuki, bo to będzie dla mnie dosyć ważne i najprawdopodobniej to będzie jedyny lek, do którego będę chciał podchodzić. Ale nieco więcej o leku będę opowiadał w specjalnym odcinku na temat leku, który chciałbym nagrać zaraz po napisaniu. Tego egzaminu, bo będę miał taki first person look, nie? Że ja tam pójdę, będę siedział te 4 godziny, rozwiązywał te pytania, więc będę mógł Wam więcej powiedzieć jeszcze z perspektywy osoby, która już napisała ten egzamin, co nieco na ten temat. Czyli gdzieś między tym jest lek. I lek mogę napisać teraz, ale mogę lek napisać za pół roku i mogę jeszcze za rok również napisać lek, ponieważ staż, staż trwa 13 miesięcy, więc trwa do końca października. Dla mnie 2022, a lek jest we wrześniu i kwietniu. Chyba kwietniu, tak wydaje mi się. Aż więc e... wrzesień to jest 9, minus 6 to jest 3, styczeń, lutym, może w marcu. Dobra, w każdym razie, żebym nie pokrszanił, lek jest dwa razy do roku. Nie wiem, kiedy jest na, na... na wiosnę jest na pewno i na jesień. Na jesień teraz jest we wrześniu. Potem będzie na jesień, na wiosnę i jeszcze raz będzie we wrześniu, więc mam możliwość trzy razy podejść do tego egzaminu. Pierwsze podejście jest darmowe. Za każde kolejne trzeba jakąś drobną opłatę uiścić, żeby podejść i żeby pisać w ogóle ten egzamin więc mam takie podejścia, nie muszę koniecznie leku pisać teraz, mogę lek napisać potem ale no chciałbym po prostu mieć to z głowy i to jest też opinia, którą wiele osób mówi, że lepiej napisać od razu, bo później już jak jesteś w trakcie stażu to coraz trudniej jest ci siedzi nad tą teorią i nad tymi czasami głupkowatymi pytaniami, które trzeba wykuwać naprawdę na pamięć, jak jakieś Mega skomplikowane rzeczy albo jakieś procentowe sprawy, które nie mają przełożenia w ogóle już na pracę, którą robisz na stażu. Więc teraz lek napisany, teraz, później albo w ogóle jeszcze za rok. Plus ukończony staż to są te dwa niezbędne rzeczy, żeby dostać pełne, nieograniczone prawo wykonywania zawodu. Wtedy można jako doktor pracować gdzie się chce, w nocnej opiece itd., itd. No i też można jako doktor będzie rozpocząć specjalizację. Więc jak widzicie, to jest ta droga. Ja jestem na etapie, że będę zaraz pisał lek, zaraz będę odbierał prawo wykonywania zawodu i 1 października będę rozpoczynał już staż. I co ja o tym wszystkim myślę? To jest na pewno zupełnie nowa perspektywa, zmienia się całe spektrum tego skupienia na teorii i przejście zupełnie w praktykę, czyli to, co, na co ja bardzo czekałem. Aby w końcu móc naprawdę robić tą medycynę prawdziwą, a nie taką akademicko-książkową, więc to na pewno da mi dużo więcej doświadczenia, ale też może bardzo ciekawe przypadki kliniczne, a może nie jakieś turbo ciekawe i wyjątkowe, ale takie dydaktyczne, które będę mógł przedstawić wam w jakichś materiałach, dodatkowych też jakichś materiałach, które możliwe, że będę opracowywał. I to jest chyba też klutego, tego, że nie planuję kończyć z tą medycyną. To byłoby straszne, żeby zostawić was jeszcze przy bez tylu filmów. Jeszcze czeka nas cała gastroenterologia, czeka nas cała farmakologia, no może nie cała, ale spora jej część i wiele innych zagadnień, może też również z fizjologii, patofizjologii, które jeszcze warto, żeby pojawiły się na kanale i będę starał się, żeby dosyć regularnie produkować te filmy. W te wakacje właśnie to było tak, że sporą część wakacji zajął mi jeszcze kończenie studiów, z drugiej strony już powoli przygotowania do leku, przeprowadzka, jednocześnie też realizowałem zewnętrzne zlecenie dla szkoły dla tłumaczy na specjalne filmy na potrzeby ich kursu do, odnośnie tłumaczeń medycznych, więc też goniły mnie deadline'y i miałem naprawdę bardzo dużo na głowie i bardzo dużo tych materiałów do wykonania. Więc tak naprawdę nie mogłem spokoju w końcu wziąć się i usiąść tylko nad filmami. Ten moment nastąpi, kiedy 18 września w końcu już też napiszę lek. I wtedy będę mógł w pełni poświęcić się brodatę i też na tyle, na ile będę mógł, będę jej się poświęcał w momencie, kiedy rozpocznę staż. I wtedy też będę na pewno informował Was i szczegółowo opowiadał, jak w ogóle na tym stażu mi się podoba, jak to wygląda, co tam się dzieje, co tam się robi, bo myślę, że możecie być ciekawi tego, jak to wszystko wygląda. A tymczasem chciałem zapytać Was, jak wyglądają Wasze wakacje, co robicie teraz, czy może też. Będziecie zaraz pisać lek? Czy może powoli się już przygotowujecie? Jakie macie pomysły na siebie? To wszystko jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach. Tymczasem ja wracam do nauki. Dzisiaj przerabiam pytania z onkologii. No i dodatkowo jeszcze kręcę specjalnie dla Was ten film, bo mam trochę więcej wolnego czasu i stwierdziłem, że fajnie podsumować mniej więcej co się dzieje w związku z kanałem i troszeczkę w związku ze mną i zapewnić Was, że jak najbardziej broda ta medycyna ma się dobrze.